Sosnowcu w krótkich odstępach czasu doszło do dwóch tragicznych skutków pożarów. W poniedziałkowe popołudnie strażacy otrzymali zgłoszenie do pierwszego z nich, który wybuchł przy ulicy 1 Maja na parterze budynku wielorodzinnego. Państwowa Straż Pożarna została wezwana przez właściciela obiektu, który udostępniał to pomieszczenie. Po podejściu na miejsce zdarzenia pożaru nie było w pomieszczeniu. Były oznaki popożarowe. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz pomiarów mielkiem wielogazowym w celu udostępnienia miejsca innym służbom. 50-letniej kobiety, która była w mieszkaniu, gdy wybuchł pożar, nie udało się uratować. Pierwsze zastępy dojechały o godzinie 4:53. Działania Państwowej Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch prądów wody w celu gaszenia pożaru. Pożarem objęty był jedno pomieszczenie budynku parterowym w miarach 15x6. Do drugiego pożaru doszło dziś we wczesnych godzinach porannych. Strażacy otrzymali zgłoszenie o pojawieniu się ognia w domu jednorodzinnym przy ulicy Wapiennej. Kiedy strażacy wykonywali swoje czynności, w pogorzelisku ujawnili ciało osoby o nieustalonej jeszcze, jak dotąd niepotwierdzonej, jak dotąd tożsamości. W tej chwili policjanci już przejęli ten teren od strażaków i kiedy tylko będzie to możliwe, zostaną tam przeprowadzone wszystkie czynności. W najbliższym czasie planowane są działania z udziałem biegłych, którzy będą ustalać przyczyny obu pożarów.